Xtrade Brokers, jeden z wiodących brokerów na europejskim rynku i największy gracz w Polsce, wchodzi na warszawską giełdę. Spółka miała przychody ponad 280 milionów złotych, przy zysku netto 119 milionów złotych. To co jest ciekawe, my zaczynaliśmy na samym początku działalności jako broker forexowy. Większość przychodów była z forexu, natomiast w tej chwili to jest mniej więcej równo rozłożone pomiędzy przychody z kontraktów CFD na waluty, na indeksy, na towary, a więc produktowo też jesteśmy całkiem nieźle zdywersyfikowani. Swoje akcje sprzedaje Jakub Zabłocki, 27 na liście najbogatszych Polaków, założyciel XTB, którego majątek wyceniany był prawie na miliard złotych. Jakub Zabłocki sprzedaje tylko część swoich akcji, a dlaczego? W prospekcie wystawiamy do sprzedaży 14% akcji spółki. My jako założyciele, żeby spółka była publiczna, musieliśmy zapewnić pewien free float, żeby pewna część akcji jednak była na giełdzie notowana, natomiast cały czas wierzymy, że ta spółka się będzie rozwijała, więc czym mniej tych akcji sprzedamy, tym lepiej dla nas, no ale część akcji niestety na tej giełdzie musiała się pojawić. Strategia firmy zmieniała się w ostatnich latach. Xtrade Brokers stawia na nowe technologie. Wydaje nam się, że technologia odgrywa ogromną rolę. Jesteśmy firmą fintechową. Mamy około 100 osób zaangażowanych czysto w rozwój technologii, ponieważ wierzymy, że w przyszłości tylko firmy, które mają swoją własną technologię, którą można połączyć z systemami marketingowymi, sprzedażowymi, którą można sprzedawać do innych podmiotów, daje znaczącą przewagę konkurencyjną. Powoduje, że spółka jest unikalna, a nie jest tylko dystrybutorem instrumentów finansowych. Firma powstała w 2004 roku, a na giełdzie papierów wartościowych zadebiutuje w pierwszej połowie maja. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych została ustalona na poziomie 13 zł. W związku z tym, biorąc pod uwagę ilość akcji oferowanych w ofercie, wielkość emisji przy cenie maksymalnej wynosi około 214 milionów złotych. Pierwszy dzień notowań XTB na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przewidujemy około 6 maja. Xtrade Brokers to nie tylko wiodący gracz w Europie. Spółka rozwija się globalnie, o czym świadczy ważna dla firmy obecność w Urugwaju. Well, Uruguay is one of the countries in Latin America that introduced regulation for the first time, which means that it's fully transparent and we treat it as a starting hub for expansion for the Latin continent. Akcje spółki dla inwestorów indywidualnych zostały wycenione na maksimum 13 zł. Czy spółka jest rzeczywiście warta 1,5 miliarda złotych? Przekonamy się o tym wkrótce.